Cześć, ze mną jest RC Bongs, sławny w całej Polsce youtuber. Słuchaj, no jak tam oceniasz przygotowanie toru? Tor jest wspaniały, jestem w ogóle pod wrażeniem, jak to jest wykonane, bo to widziałem się tylko na filmikach w internecie, się wydawało mniejsze, a obiekt jest całkiem spory ogólnie, podoba mi się. Fajnie, że jest różna nawierzchnia. Widać, że jest wysprzątany, bo idealnie są odkryte jakby krawędzie toru, żadna trawka tam nie wychodzi na asfalt, więc widać, że było dużo roboty włożone w przygotowanie toru, naprawdę. Tak, chłopaki wczoraj działali. Słuchaj, powiedz, zrobiłeś 4 okrążenia treningowe. Jakieś zmiany będziesz wprowadzał? Myślę, że nie, aczkolwiek model strasznie pływa po tym torze, jest bardzo taki niestabilny, ale pewnie to wynika raz, że z elektroniki, która kosztowała tyle co paczka fajek prawdopodobnie mniej więcej, no i dwa, że to strada, więc luzy są w każdą stronę duże, ale widzę, że jest potencjał, żeby się fajnie pobawić. Siema Maras. Cześć. Słuchaj, no jak tam twoje wrażenia po przejechaniu 4 kółek treningowych? No ślisko się zrobiło. Trochę ciężko do opanowania, ale myślę, że powinniśmy dać radę. Jak jest na suchym, nie muszę o nim myśleć, o tak bym powiedział. A teraz jednak muszę patrzeć na ten cyngiel gazu, żeby za dużo nie dać, bo go obraca. Jak poszło? Dobrze, myślę, że chyba dobrze. No niestety kara za jokerlapa jest i trzeba odrabiać. Ale no, jedziemy dalej. Zawody trwają dalej. Jestem teraz zadowolony. Drugi bieg wygrałeś, tak? Drugi bieg jest wygrany. Także odrabiamy straty. I bez kary za jokerlapa, tak? Bez kary za jokerlapa. Przejechane, nie zapomniałem. Od razu na pierwszym okrążeniu pojechałem. Czas może nie za najlepszy teraz jest. Ale powoli odrabiamy straty. No to super, z ogromną przyjemnością ogląda się twoją jazdę. Bardzo mi miło, mam nadzieję, że dostarczę fajne rozrywki. Dzięki, powodzenia. Dziękuję bardzo. Siema Kacper. Siema. No jak tam oceniasz tor po 4 kółkach, które przejechałeś treningowych? Fajnie. Ja lubię ogólnie śliskie nawierzchnie na tym torze, dlatego fajnie mi się jeździ. No.
Mateusz, jak tam dzisiaj? Zadowolony z występu? No średnio można powiedzieć. Średnio, ponieważ no, TT-02, ten model nie jest aż tak dostosowany do tego typu nawierzchni i faktycznie brakuje trochę i technologii, i też umiejętności, myślę, spowodowanej właśnie tym brakiem czasu spędzonego na torze. No i gdzieś to widać było potem w czasie, że byłem nie pierwszy, nie drugi, tylko raczej trzeci, czwarty. Bartek, słuchaj, no wielki powrót po wielu latach do rallycrossu i od razu zwycięstwo. Powrót, może nie nazwę tego powrotem, raczej takie, no miałem czas, możliwość, więc czemu by nie po przerwie zimowej, która no, była dosyć długa ze względu na obostrzenia i nieodbycie się listopadowej rundy w Warszawie, no ta przerwa była znacznie dłuższa niż zazwyczaj. No nadarzyła się okazja, postanowiłem, czemu by po dwóch latach, prawie dwóch latach, nie pojedzie sobie na torze, na którym się praktycznie wychowałem. Fajnie powrócić. No słuchaj, nie dawałeś dzisiaj szans zawodnikom, mimo trudnych warunków na torze. Twój model jeździł jak przyklejony, jak po sznurku. Co jest kluczem do sukcesu? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja modelem praktycznie nie jeżdżę, ja w zimę modelu nie tknąłem. Ten model, którym dzisiaj wyjechałem, włącznie z karoserią, leżały w szafce po prostu dwa lata, od momentu, kiedy ja odłożyłem rallycross i odpuściłem, natomiast no fajnie było się tutaj pościgać z chłopakami, z Benjaminem szczególnie przy pierwszych wyścigach i fail związane z Jokerlapem, a właściwie nie przejechaniem Jokerlapa. Fajnie się było pościgać, jednak no rallycross a rajdy zupełnie inna dyscyplina, choć może się wydawać, że trochę są do siebie podobne i bardzo zbliżone, no to jednak jazda w czwórkę, bok w bok, adrenalina, jest to specyficzny sport. No tak, trochę trzeba pośladki spiąć, nie? Żeby dojechać. Tak, trochę pośladki trzeba spiąć, trzeba jakby myśleć też, czy Jokera lepiej pojechać na pierwszym, czy na drugim okrążeniu, czy w ogóle na ostatnim. Także to nie jest tak łatwo, jak się wydaje, jak się może wydawać. Siema Wiktor, słuchaj, dzisiaj wysokie trzecie miejsce. Konkurencja była ogromna, wrócili starzy wyjadacze tutaj toruńskiego toru, więc nie było łatwo w finale, ale dałeś radę. Gratulacje, podium to dzisiaj nie lada wydarzenie. Oczywiście, wrócili, nie jeżdżą często, ale wrócili i właśnie byli to trudni rywale. Lecz i tak jestem zadowolony, że udało mi się trzecie miejsce zdobyć, bo nie pierwszy raz zdobywam podium z dorosłymi, ale akurat to byli mocni przeciwnicy, więc jestem mocno zadowolony. Zgadza się. Dodatkowo dochodzi fakt, że tor dzisiaj był wymagający. Było dosyć mokro i ślisko, jednak twój model sobie świetnie radził na tej nawierzchni. Okej, słuchaj, widzimy się w następnej rundzie? Oczywiście. No to gratulacje jeszcze raz tego trzeciego miejsca. Piękna jazda, piękny wynik. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.